Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Hellblade Senua's Sacrifice. Czemu? O, dobra. Myślałam, że nie mogę tych drzwi otworzyć. Już się zdążyłam zmartwić. Ja pierniczę. Biegnij, Senua, biegnij! Ja pierdzielę, co nas goni? No i mamy pięknej bestia, historia, trzeba być dziwa, chciałoby się powiedzieć, ale wiecie, cały czas zestresowana trzymałam W i Shift. O nie. Without his head, you will never bring his soul. No, nie wierzę. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father seemed no longer pine for Gilead. No, ja nie wierzę. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. You leave me. This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. Rot in here. I'm going to fight them. I tym razem też go znajdziemy. Znaczy głowę. Ja pierdzielę. Tylko najgorsze, że pochodnie też upuściła. Dobra. Tędy przejdą jakoś? Rany. Mam nadzieję, że nie spadną, bo to już by było w ogóle... Znaczy no, to by była najkrótsza droga na dół, ale nie, takiej drogi to ja nie chcę. Dam radę też jakoś ostrożnie, prawda, Senua? Tam jest jakaś bramka, tak w ogóle. Pewnie tam będziemy. Tak. Dlaczegoś ona tak się przyglądała. Dobra, tu. O! Od razu zobaczcie, jest i pochodnia. Myślałam, że zdobycie jakieś będzie trudniejsze. Dobra. A są jakieś rzeczy do podpalania tutaj? Ojej. Dobra, ta pochodnia daje mi jakieś tam poczucie, nie, bezpieczeństwa to jest za dużo powiedziane, ale czy wodospad? Zaraz, uważamy tutaj. Robi się niestety mokro w tym miejscu i o pochodnię zaczynam się bardzo bać. To jakieś co? Jakieś skały, tak? Dobra, ze skałami. A może w skupieniu? Nie. Coś by głosy pewnie zaczęły ględzić. O, świetnie. Szukanie kolejnego znaku. Oho. Dobra, znak to jedno. Najpierw jeszcze paru przyjemniaczków do ubicia. Kurczę, zobaczcie, jak to się na biedną dziewczynę w ciemnej alei. W ciemnym pomieszczeniu, chciałam powiedzieć. Ktoś tutaj mi się... nawet nie wiem, czy to był mój atak, czy jego. Dobra, tak. A masz?
Wow, jeszcze jakiś wielki, a nie, może mi się tylko wydaje, że on taki jakiś... A macie, troszeczkę i tak powalczymy. Auć! Czym on mi tu... o nie, to naraz mnie zaatakowało. Dobra, nie. Na tego nie ma co się rzucać. Ale... Nie żeby coś, ale... Mogę? Mogę. Dobra. Teraz do tego szybko. Cały piękny kombosikowy tutaj zestawik. Proszę bardzo. O właśnie, smacznego wszystkim przeciwnikom w piórokuszach dzikich, dziwnych życzą. A ma pan. Ajej. Auć. A plergo. Jakie kopniaki tu próbuje mi wyprowadzać. Jezu, zostaw! Dobra. Tak. Teraz... to, ależ siłacz z niego, co? Ale na szczęście za siłą nie idzie rozum najwidoczniej. Co się, przepraszam, dzieje? Dawać mi pochodnią. Jak to moją pochodnią? Dobra. Jest pochodnia. Mam literkę gdzieś znaleźć. O rany, kolejne ciało podwieszone. Się suszy, bądź się będzie. Dobra, do wodospad. O, tutaj jest literka gdzieś. Tu pewnie na tych skałach, co? Albo i nie. Nie wiem. Zaraz, może gdzieś aż tutaj? Nie no, tam to jest... To musi być tam w tych symbolach gdzieś, na pewno. O, one sobie tutaj tak latają. O! Zaraz, czy ona może tam na przykład wejść jakoś? Zaraz, coś mi się wydaje, że tutaj będzie ta litera. Tylko... Tu jest za ciemno, żebym mogła cokolwiek chyba zobaczyć. A ja tam mogę jakoś wejść? O tak, tu są schodki. Czemu ja ich wcześniej nie widziałam? Ojej, blisko truposza wyszłam. W ten sposób. Aha, i dopiero teraz pewnie mogę to z dołu obejrzeć, jak trzeba. No dobra, zobaczmy. Mam nadzieję, że mam rację. Lubię mieć rację. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś czasowo ograniczone, to znaczy, że nie ma tak, że jak za długo tu będę siedzieć, to nagle mnie, nie wiem, zeszre ciemność. Zaraz. Odejdźmy do tyłu. O! Jest. Jest? Mam nadzieję, że jest. Bo nie widzi. Chciałam powiedzieć, że nie widzi mi się tu bieganie w kółko. No i otwórzmy wrota. O, jak jasno dla odmiany. Tu mnie gra zaskoczyła, że co? Dobra, jakieś światło widzę. Szybko. Światełko widzę, światełko.
podpal, okej. Ciekawe, czy w tym tunelu coś było ciekawego. Nie. Dobra, do wody to ja nie chcę znowu. Tutaj jest jeszcze ciemniej. Boże, aż zaczynam za bardzo słuchać, co głosy mówią. I tym samym zaczynam się jakoś rozpraszać za bardzo. Dobra, żebym tylko teraz nie spadła. Ależ ona dziwnie troszeczkę się porusza teraz. Tak jak na horrorach czasami niektóre straszydła chodzą. Zaraz. Ojej, ileż tu trupów. Tutaj coś interesującego. Nie chcą. I lies in wait. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon of the hilt. He leaps from the pit, but Fafnir seems to kill us. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all the orcs. Sigurd replies that death comes to him, and everything he wanted to be with the hilt. And he takes the treasure. No tak, jak to mówią, lepiej być nieszczęśliwie bogatym, niż biednym i nieszczęśliwym. No, co prawda, to prawda. Ale dobrze, że nie machnęła tą pochodnią w błoto, bo by jeszcze zgasła. O, myślałam, że to kolejne ciało, a tu tylko błoto. Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger. He tastes the dragon's blood. And at that moment, he understands the language of birds and hears them talking nearby. Dobra, chyba widzę. Ten symbol mam jakoś znaleźć. Coś tutaj pewnie będzie z tym powiązane. Tylko widzę kolejny wodospad. Aha, myślałam, że tutaj jest przejście. Jakby to jakoś... Zaraz, no powiedzmy, że sobie przejdę tu. O nie, 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 to mi się nie podobało. Zaraz, podpalą sobie tą pochodnię. Nie mam pomysłu tak naprawdę na to. O Jezus, no nie. Tak to mnie to zaraz zje. Te wizje jakieś przerażające. Ale zakładam, że mam iść tam. No nie? Albo i nie? Nie, 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 nie. Do światła. No. Dobra, to jest tutaj. Okej. Jakie mam... na to spojrzeć, żeby było ok. No nie, wydaje mi się, że muszą chodzić z tą pochodnią zapaloną. Aha, znowu mi zgasła pochodnia. Kurde.
No nie no. O co w tym chodzi wszystkim? Czy coś tutaj ma jakiś cień na coś rzucać? Zaraz, taki jakiś... Zobaczcie, tam jest druga ta. Jak ja mam to podpalić? Bo to na pewno trzeba jakoś oświetlić. Dobra, spróbuję jakoś szybko się tu dostać. Albo i nie, nie uda mi się. Dobra, ja wiem, że ja bardzo mało elokwentna się teraz zrobiłam. A może bym sobie zobaczyła, co jest tu? Nie wiem, gdzie ja biegnę. Nie, to nie ma sensu. Wow! Wiedziałam, że tak to się skończy. Ale musiałam to sprawdzić. Po prostu musiałam, ludziska. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, ale w takim razie ja dalej nie wiem... Trzeba... No bo zaraz, patrzę sobie na te drzwi. No dobra, już wiem, że mam je znaleźć. Tamtego jakoś nie podpalę. No mogę to, okej. Ale jak ja mam wejść tu? Wiecie, pokombinuję bez was i wrócę, jak już to ogarnę. Wiecie, nie wykombinowałam nic innego, jak naprawdę przebiegnięcie gdzieś tam. Tak po prostu. Wow, na coś wpadłam, na coś wpadłam. Dobra, jakaś dziwna kładka, okej. Tutaj jest nawet odrobinka światła. Fajnie. Tylko co z tego? Nie wiem, lecę do światła. Ale to mi nic nie dało w zasadzie. Ale dobrze wiedzieć, że tam coś takiego jest. Dobra, czyli mogę przebiec. Biegnę, głosy spokojnie, biegnę. Tu jest światełko, to mnie cieszy. O Boże, więcej ciał. Co ja tu mogę zrobić? Oto jest pytanie. Nie. Najgorsze, że ta widoczność się kompletnie wyłącza. O, tam jest coś do podpalenia. Ale nigdzie nie ma ognia, od którego mogłabym... Bo co, o tu nic nie zrobię, no właśnie. Tam nic nie płonie. Kurde, myślałam, że tak łatwo będzie już, jak coś ogarnę. Chyba na dół nie chcę zejść, prawda? Zaraz, a jak wrócę teraz tutaj? Nie no, tam dalej nic nie ma. Czyli to na pewno coś musi być związanego z tą kładką.
Dobra, to lecimy, lecimy, lecimy do kładki, lecimy. Jestem. I co teraz? Teraz chyba znowu wam wyłączę nagrywanie, bo mimo, że coś tu znalazłam, to i tak nie wiem, co zrobić. Dobra, ja nie chcę nic mówić, ale aż sprawdziłam w internecie, oto powinno działać i nie wiem, dlaczego nie działa. Więc... Nie wiem, mogę... Więc chyba nie pozostaje mi nic innego. O! Jak nie wiem, co robić. Gdzieś biegłam. Kompletnie nic tu nie widzę. No dobra, zginęłam, owszem. Ale mam nadzieję, że teraz przynajmniej tamto miejsce będzie płonęło jak trzeba. Bo właśnie nie rozumiem trochę tego. Dobra, to podpalam. Biegnę, biegnę ku kładce. Lecę. I to dalej nie płonie. No to mamy problem. Wiecie, spróbuję zrestartować grę i tyle. Wiecie, ludziska, co? Bo tak, zerknęłam, że tam mimo no wywalenia, że tak powiem, tej kładki, no tam to miejsce nijak ta pochodnia się no nie świeci. I zaczęłam sobie tu jaskinią zwiedzać, myśląc, że właściwie już pewnie gry nie przejdę, bo tak, przyszłam stąd, no nie? I znalazłam, że tu jest jakaś taka jaskinia. To znaczy jaskinia. Inna odnoga tej samej jaskini, po której tak się męczę i biegam. I ludziska. O, tutaj mogę to podpalić na przykład. I właśnie, dzięki temu jestem po tej stronie drzwi i proszę bardzo, mam pochodnię przy sobie. O, myślałam, że to jakiś jednorożec. To, nie wiem, wilki czy coś. No dobra, w każdym razie wreszcie mogę to podpalić i pięknie wyszło. W sumie nie spodziewałam się, że to właśnie jakoś tak wyjdzie. Dobra, tu jestem, to podpalam. No i widzę symbol. Doskonale, znaczy widzę. Widziałam go przed chwilą. O, tutaj. Idealnie. No, teraz to już nie mam na co narzekać. Możemy iść dalej. Tylko troszeczkę przeraża mnie, co tam też mnie czeka. No, ale... Fajna ta zagadka była, trudna taka do ogarnięcia. Zobaczcie, jak to realistycznie wygląda, to zadrapanie na jej twarzy. Dobra, nie chciałam przerywać. Sigurd's new found paw lets him hear the birds speak. And they say Sigurd should eat the heart instead. Ta pochodnia może zgasnąć. Ojej, mam tam zejść? Ojej. Co to za ręce? O, rany. Już nie mogę się na tej historii skupić. Zniszczy światło.
he embarks west to ride to Hinderfell and find Valkyrie. Senua, szybko, szybko, błagam cię. Jezus, niech ta pochodnia nie zgaśnie. O nie. Szybko, dziewczyno, wstawaj. Może biegnij, nie wiem, gdziekolwiek. Weź. Przed siebie. Nie wiem, tutaj jest trochę jaśniej. O Boże. Czy to jest boss? O rany. No i zapis był tam trochę wcześniej, ale to nic. Myślę, że odcinek i tak już właśnie tutaj skończył. Więc dzięki za oglądanie. To na razie byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.